Przeszkadza bardzo. Raz, dwa, trzy. Słychać mnie? Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Słychać. Jest okej? Dzień dobry Państwu. Zapraszamy serdecznie. Rozpoczynamy dzień trzeci Białego Miasteczka 2.0. Edukacyjnie. Nasz pierwszy panel, skąd biorą się samobójstwa, bo dzisiaj dzień psychiatrii, więc będzie troszeczkę ciężej. Moim pierwszym gościem jest pan Adam Bełda, aktualnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, ale dyżuruje na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży, jest także psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Dzień dobry. Dzień dobry panie Adamie. Ja nazywam się Katarzyna Sadowska-Cioch, Naczelna Izba Lekarska. Z panem Adamem będziemy rozmawiać i starać się przybliżyć temat i problematykę samobójstw w Polsce. Temat ciężki, więc może na początek zaczniemy od, wydawałoby się, prostego pytania, aczkolwiek może takim się nie okazać. Dlaczego ludzie popełniają samobójstwa, panie Adamie? Zacznę tak od strony bardziej biologicznej, żeby przejść do takich bardziej psychologicznych czynników. Według różnych oszacowań od 30 do 90% osób popełniających samobójstwa ma rozpoznane zaburzenia psychiczne, natomiast według danych Komendy Głównej Policji u 15% osób, które popełniły samobójstwo, była zdiagnozowana choroba psychiczna w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Choroba psychiczna w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego to jest coś trochę innego niż w powszechnym rozumieniu, bo ustawa o ochronie zdrowia psychicznego rozdziela zaburzenia psychiczne na dwie kategorie, na właśnie zaburzenia psychiczne i na chorobę psychiczną. I jako chorobę psychiczną traktuje się te stany, które zmieniają percepcję człowieka, które poważnie zaburzają jego logikę myślenia, przez co stosowane są tutaj nieco inne przepisy prawa. Generalnie można założyć, że choroba psychiczna to jest taki stan, który jest dużo bardziej ciężki niż zaburzenie psychiczne. I z tych statystyk, które tutaj przytoczyłem, wynika, że bardzo istotnym czynnikiem powodującym samobójstwa są właśnie choroby i zaburzenia psychiczne. To jest nawet do 90%. Tak jak mówię, tutaj te oszacowania są różne, niektórzy uważają, że mniej. Co z tego wynika? To po pierwsze, że nie wszystkie osoby, które popełniają samobójstwo, są chore psychicznie. Bywa tak, że popełniają samobójstwo z przyczyn no różnych, do czego myślę, że dojdziemy, natomiast duża część tutaj jednak samobójstw wynika z choroby, z zaburzeń, co pokazuje, że psychiatria to tak naprawdę jest w sporej części ratowanie życia. Mówimy tutaj o dużych tak naprawdę odsetkach, bo mówi się, że samobójstwa popełnia od 3 do 10% osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza.
tutaj mówię o tych zaburzeniach osobowości, bo one się tak najbardziej z samobójstwami kojarzą. Tam te samobójstwa i próby samobójcze są najczęstsze z grupy zaburzeń osobowości. Mówi, no, szacuje się, że samobójstwo popełnia od 10 do 15 osób z chorobą afektywą jednobiegunową, czyli tą tak zwaną depresją nawracającą. Nawet 20% ludzi z chorobą afektywną dwubiegunową. Tutaj ta różnica wynika z tego, że w chorobie dwubiegunowej mamy też stany maniakalne i hipomaniakalne, czyli takie, w których człowiek jest znacznie bardziej impulsywny i łatwiej przychodzi mu to samobójstwo popełnić bez, jest mniejszy opór, żeby to zrobić. Czy na przykład w schizofrenii, to w schizofrenii samobójstwo też jest jedną z głównych przyczyn śmierci i szacuje się, że od 10 do 20% nawet w niektórych badaniach osób chorych na schizofrenię niestety popełnia samobójstwo. Trzeba tu też wspomnieć o chorobach, o zaburzeniach odżywiania, które no, są tym bardziej no, dramatyczne w obecnym stanie, że dotykają głównie osób bardzo młodych. To są głównie osoby nastoletnie albo w wieku 20-kilku lat w związku z tym. Trzeba tutaj pamiętać, że na przykład anoreksja jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób psychicznych, jakie w ogóle istnieją. I tutaj tych przyczyn śmierci poza samobójstwem może być dużo. Natomiast samobójstwo jest też w anoreksji jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. A jak wygląda temat typologii samobójstw? Jakie są rodzaje samobójstw? Jakie możemy wyodrębnić? Tak jak tutaj mówiłem, większość osób, które popełniają samobójstwo, ma zdiagnozowane różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Natomiast nie wszyscy je mają i tutaj można wydzielić, jest taka socjologiczna klasyfikacja samobójstw, która dzieli samobójstwa na egoistyczne, altruistyczne, fatalistyczne i anomiczne. I w zasadzie poza tymi fatalistycznymi samobójstwami, czyli samobójstwami, które wynikają z tego, że człowiek ma poczucie bycia w takiej pułapce, z której nie jest w stanie wyjść, że ma poczucie, że jego los jest w zasadzie przesądzony, że spotka go kara, że kara go spotyka, że to coś się złego wydarzy i jedynym ratunkiem jest samobójstwo. I to jest, myślę, takie typowe myślenie dla myślenia depresyjnego, więc tutaj mamy bardzo często rozpoznane zaburzenia psychiczne w postaci zaburzeń depresyjnych. Tak, te pozostałe trzy można powiedzieć typy właśnie odnoszą się do ludzi, którzy niekoniecznie muszą mieć zdiagnozowaną chorobę psychiczną. To znaczy samobójstwo tak zwane egoistyczne, no jest to taka nazwa, która może nie jest najszczęśliwsza, bo ona no bardzo stygmatyzuje, natomiast chodzi o to, że człowiek traci oparcie społeczne, traci jakieś takie zakotwiczenie w życiu społecznym i, no i kończy się to jego śmiercią, bo człowiek jest zwierzęciem społecznym i jeżeli jest samotny, a tutaj trzeba pamiętać, że samotność jest jednym z bardzo istotnych czynników ryzyka samobójstwa, no to może taką decyzję podjąć. No samobójstwa tak zwane altruistyczne, no to mamy w drugą stronę. Gdy ktoś jest bardzo mocno związany z jakąś grupą społeczną, czy z jakimś, no gdy po prostu ma przekonanie, że przez jego samobójstwo może stać się coś dobrego i tutaj takim sztandarowym przykładem są samospalenia w akcie jakiegoś protestu przeciwko czemuś. No i tutaj trudno diagnozować chorobę psychiczną, natomiast no, efekt jest jaki jest. I ostatnim z typów samobójstw, które zostały w tym podziale wyróżnione, jest samobójstwo anomiczne, które mam wrażenie też w obecnych realiach staje się jakimś większym zagrożeniem. To jest samobójstwo, które wynika z tego, że człowiek
traci taką wizję zorganizowanego świata, że jakieś normy społeczne, które były dla niego ważne, które jakoś zakotwiczały go w tym życiu, tracą znaczenie. To jest taka sytuacja miała miejsce bardzo często w państwach poradzieckich, gdzie rzeczywiście były bardzo takie znaczące zmiany społeczne. One niekoniecznie najczęściej były to zmiany na dobre. Tam bardzo często panował bardzo duży chaos i pokłosie tego mamy i teraz, gdzie na przykład w Rosji ten odsetek samobójstw jest bardzo duży, a w obliczu tego, że jesteśmy no, tak naprawdę na progu ogromnych zmian w funkcjonowaniu całej cywilizacji, no też tutaj trzeba pamiętać, że nie wiadomo, kiedy wrócimy i czy kiedykolwiek wrócimy do normy w związku z epidemią, czy kiedykolwiek będzie jeszcze takie życie, jakie było przed epidemią, jakie zmiany prawdopodobnie zostaną z nami na stałe. To wszystko może się bardzo negatywnie odbić na naszym zdrowiu psychicznym i zresztą odbiło się już. No badania pokazują, że w wyniku pandemii COVID zdrowie psychiczne Polaków znacząco się pogorszyło. Tutaj przede wszystkim no, pojawia się taki lęk o podstawowy byt. Pojawia się lęk o to, że ludzie stracą pracę, że nie będą sobie mogli poradzić na rynku, że inflacja sprawi, że nawet jeżeli będą sobie mogli poradzić na rynku, no to te pensje nie pozwolą im na utrzymanie się. No i w końcu zostaje wciąż lęk przed samą chorobą, który jest istotnym czynnikiem negatywnie wpływającym na zdrowie psychiczne Polaków. Panie Adamie, czy mając tą całą wiedzę, możemy pokusić się o nakreślenie takiego profilu demograficznego potencjalnie osoby, która chce popełnić samobójstwo? Tak, demografia zachowań samobójczych w Polsce może być dla części osób zaskakująca. Bo o ile trzeba pamiętać, że na przykład zaburzenia depresyjne są częstsze u kobiet i różnego rodzaju właśnie takie zaburzenia nastroju, które tradycyjnie kojarzymy z samobójstwami, z ryzykiem samobójstwa, tak, samobójstwa w Polsce częściej popełniają mężczyźni. I to nawet 4 razy częściej generalnie, a szczególnie w grupie starszych osób, częściej popełniają je mężczyźni do 10 razy według różnych badań. Co do grupy wiekowej, są to osoby albo młodsze, albo starsze. I celowo używam tutaj takich mało nacechowanych określeń, młodsze, starsze, bo niektóre tutaj opracowania mówią, że już w 45 roku życia wzrasta znacząco ryzyko samobójstwa, i ono też wzrasta, tak jak wcześniej wspomniałem, w młodości i to też jest różnie klasyfikowane. Niektórzy mówią, że to jest do 19 roku życia, więc te samobójstwa dzieci i młodzieży, o których tutaj będziemy dużo mówić w ciągu dzisiejszego dnia, niektórzy mówią, że to jest 25 rok. Mamy też taki bardzo medialną datę 27 roku życia, gdzie no w pewnych środowiskach to no, z jakiegoś powodu jest bardzo trudny okres, który no, może się skończyć tragicznie. Natomiast generalnie są to osoby albo młodsze, albo starsze, raczej mężczyźni niż kobiety. Natomiast trzeba pamiętać, no, to nie jest tak, że ten problem samobójstw kobiet nie dotyczy. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni podejmują próby samobójcze. Z różnych przyczyn te próby samobójcze podjęte przez kobiety są mniej letalne. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś abstrakcyjne rozważania. No fakty są takie, że kobiety częściej podejmują próby samobójcze, mężczyźni częściej popełniają samobójstwo dokonane i są to częściej osoby żyjące w mniejszych miejscowościach, na wsiach, więc jeżeli gdzieś tam pokutuje taki stereotyp, że te samobójstwa, problemy psychiczne to jest jakiś wymysł dużych miast, to nie. Wręcz badania pokazują, że taki dramatyczny przebieg tych zaburzeń psychicznych czy problemów psychicznych czy jakichś egzystencjalnych jest częstszy w mniejszych miejscowościach. I kolejna rzecz z takiej demografii, która jest warta wspomnienia,
Są zawody, w których samobójstwa ludzie popełniają znacznie częściej i niestety są to pracownicy ochrony zdrowia. Wynika to z przepracowania, z bardzo dużej presji, z mimo wszystko kiepskiej dostępności pracowników ochrony zdrowia do fachowej opieki, bo teoretycznie no, pracując w szpitalu ma się lepszy dostęp, ale z drugiej strony pracując w szpitalu ma się więcej pracy, ma się mniejszą możliwość. No, znam ludzi, którzy mimo dużych problemów zdrowotnych, tak zdrowia somatycznego, jak i psychicznego, no, siedzą w tej pracy, bo mają dyżury, bo muszą. No, tak niestety wyglądają realia pracy w ochronie zdrowia i to chcielibyśmy zmienić. I tutaj też takim zawodem szczególnego ryzyka jest zawód rolnika, biorąc pod uwagę, że no, mamy tutaj z nami rolników wspierających nas, za co bardzo dziękujemy. No to też no, trzeba się dbać o siebie, tak, że tutaj zarówno zawód, jak i no najczęściej te osoby będące rolnikami, czy w jakichś zawodach okołorolniczych mieszkają w mniejszych miejscowościach, gdzie czy to z powodu braku dostępności, czy to z powodu jakiegoś takiego większej stygmatyzacji opieki psychiatrycznej, no, mają trudniej. Panie Adamie, wspominał Pan o próbach samobójczych. Jak mają się próby samobójcze do samobójstw, tych samobójstw dokonanych? Czy to jest tak, że większość samobójstw jest jednak poprzedzona próbami samobójczymi? Czy o taką analizę możemy się pokusić? To jest bardzo ważne. Znaczy, ja szczerze mówiąc nie spotkałem się prywatnie z takim poglądem, że osoba, która popełni samobójstwo, o tym nie mówi. Natomiast przy każdym jakimś szkoleniu z tego tematu pojawia się informacja, że funkcjonuje taki mit, więc myślę, że on gdzieś tam funkcjonuje, a ja po prostu miałem szczęście się na niego nie natknąć. Nie jest tak. Próby samobójcze są znacząco częstsze od samobójstw dokonanych. Według różnych oszacowań 10 do nawet 40 razy. Najczęściej się przyjmuje 20 razy, że na 20 prób samobójczych przypada to jedno samobójstwo dokonane i rzeczywiście zwykle samobójstwa są popełniane przez osoby, które już w swoim życiu popełniły jakieś próby samobójcze. To jest zresztą bardzo istotny czynnik ryzyka popełnienia samobójstwa. Jeżeli do szpitala trafia osoba, która w wywiadzie ma próby samobójcze, to jest duże prawdopodobieństwo, że ona w tym szpitalu zostanie na obserwacji, czy tego chce, czy nie, celem po prostu ratowania życia. Natomiast trzeba też tutaj pamiętać, że pomimo tego, że większość ludzi, którzy popełniają samobójstwa, wcześniej ma jakieś próby, są też tacy, którzy po prostu popełniają samobójstwa wcześniej, no, nie podejmując żadnych prób. I no i tutaj takie dwie rzeczy są istotne, mam wrażenie. Po pierwsze, są rzeczy, których nie da się uniknąć, to znaczy są ludzie, którzy popełnią samobójstwo i pytanie, pojawiają się później często pytania, jak to się stało, czy mogliśmy coś zrobić. Czasami nie. Niestety czasami po prostu ta determinacja do tego, żeby to samobójstwo popełnić, jest na tyle duża, że osoba po prostu nie mówi o tym i rzeczywiście robi sobie krzywdę. A czasami no ważne jest takie zwracanie uwagi na pewne, można powiedzieć, czerwone flagi, które... No właśnie, jakie są te sygnały ostrzegawcze, te czerwone flagi, na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim ja kiedyś tak z potrzeb zawodowych chciałem sobie, można powiedzieć, ogarnąć jakiś sposób na szybkie, proste oszacowanie ryzyka samobójstwa. Dość dużo czasu nad tym spędziłem, żeby się dowiedzieć, że nie da się tego zrobić, że nawet opracowania pisane przez takich no, potężne umysły ludzi dużo mądrzejszych ode mnie dochodzą do konkluzji, że nie ma łatwego sposobu na oszacowanie, czy ktoś popełni samobójstwo, czy nie. Jeżeli ktoś potrzebuje mimo wszystko takiego narzędzia, to zostało ono opracowane przez anglojęzycznych autorów
Nazywa się ta skala Sad Persons. Tak jak, no to jest akronim, żeby łatwiej było zapamiętać po angielsku smutne osoby. Można to sobie wyszukać w internecie, czy na potrzeby jakieś zawodowe, jeżeli ktoś jest pracownikiem ochrony zdrowia, czy na potrzeby prywatne, jeżeli ktoś po prostu chciałby się zapoznać. I w tej skali jest wzięty pod uwagę wiek, właśnie wcześniejsze próby samobójcze, czy ktoś ma plan popełnienia samobójstwa, czy ktoś jest samotny, to też to, o czym mówiłem. Samotność partnera, brak małżonka jest bardzo istotnym czynnikiem samobójczym. Mężczyźni po śmierci ich żon częściej popełniają samobójstwo, też szybciej umierają. Natomiast jest to tylko taka skala przesiewowa, w której można sobie oszacować pewien generalny trend, natomiast nie nadaje się ona do takiego poważnego szacowania ryzyka samobójstwa. Z punktu widzenia osoby pracownika ochrony zdrowia, no to oczywiście najważniejsze będą tutaj choroby towarzyszące i tak jak już mówiłem, bierzemy tutaj pod uwagę choroby somatyczne i zaburzenia psychiczne. W zaburzeniach psychicznych no to standardowo psychozy i choroby, znaczy psychozy, zarówno psychozy afektywne, jak i nieafektywne, czyli choroby dwubiegunowe, choroby jednobiegunowe i schizofrenia, to wszystkie, te wszystkie jednostki chorobowe znacząco wpływają na ryzyko popełnienia samobójstwa. Z chorób somatycznych są to choroby, które znacząco obniżają nam jakość życia, to znaczy przede wszystkim zespoły bólowe, choroby, które prowadzą do postępującej niepełnosprawności, w ogóle choroby postępujące. Jeżeli człowiek ma perspektywę tego, że jego stan zdrowia będzie się z czasem pogarszał i już nigdy nie będzie lepiej, to może podjąć decyzję, że on po prostu nie chce, żeby tak się działo. I bardzo często przy tego rodzaju chorobach są współistniejące zaburzenia depresyjne, więc tutaj te ryzyka się kumulują. Natomiast dla osób, które po prostu chcą zastanowić się, czy nie ma jakiegoś ryzyka, że ich osoba bliska może popełnić samobójstwo, a nie mówi o tym, bo tak jak mówiłem, większość osób jednak wypowiada, werbalizuje te myśli samobójcze i to jest miejsce, gdzie trzeba z nimi zacząć rozmowę na ten temat i ewentualnie skierować do specjalisty. Natomiast z takich czerwonych flag innych, jeżeli ktoś zaczyna bardzo tak abstrakcyjnie fantazjować na temat śmierci, to znaczy jeżeli w jego tematach rozmów, jakie z nim prowadzimy, w jakiegoś rodzaju twórczości na przykład, jeżeli to jest osoba, która... I tutaj nie chciałbym też być źle zrozumiany, jeżeli mamy powiedzmy artystę, który przez całe życie rysuje jakieś ponure obrazy albo pisze jakieś ponure teksty, być może ma to podłoże w jakiejś jego albo depresji, albo osobowości, ale nie musi. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto do tej pory był pogodną osobą, nie miał tego rodzaju problemów i nagle on zmienia profil swojej twórczości, nagle zmienia się sposób, w jaki on rozmawia, nagle zmienia się tematyka rozmów, to jest to taki bardzo alarmujący czynnik. Jeżeli ktoś, jeszcze bardziej alarmującym czynnikiem jest, jeżeli ktoś nagle zaczyna rozdawać swój majątek, nagle zaczyna zastanawiać się nad tym, jak uporządkować swoją sytuację życiową, a nie jest to, nie wynika to z jego faktycznej sytuacji życiowej, to trzeba zacząć się zastanawiać, czy ten człowiek no, nie potrzebuje jakiejś profesjonalnej pomocy. Tak jak mówię, no, jeżeli to jest osoba 30-letnia, która nagle rozdaje swój majątek i mówi, co tam będzie się działo, jak ona umrze, no to być może coś planuje. Jeżeli to jest osoba 80-letnia, która jest chora na nowotwór, no to tego rodzaju zachowania są no jakby racjonalne. Natomiast tutaj też przywołałem chorobę nowotworową nie bez powodu, gdyż choroba nowotworowa w współczesnej kulturze jest no nie bez powodu
szczególnie nacechowana, negatywnie jest traktowana. Tutaj trochę nieadekwatnie jako wyrok śmierci, bo dzisiejsza medycyna z różną skutecznością, ale jednak często radzi sobie z chorobami nowotworowymi, tak, walczy z nimi, ale wciąż to ta perspektywa, ta taka stygma związana z chorobą nowotworową sprawia, że rozpoznanie choroby nowotworowej aż dwukrotnie zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa. Panie Adamie, co w takim razie jako bliscy możemy zrobić, jeżeli obserwujemy tego typu sygnały? Jak możemy pomóc, wesprzeć? Przede wszystkim trzeba z taką osobą rozmawiać. Trzeba sobie zdać sprawę, że z czegoś, co mam wrażenie, że jest takim najcenniejszym doświadczeniem pracy na oddziale psychiatrycznym, czy w ogóle z osobami chorymi psychicznie, że nie ma jakiejś magicznej bariery oddzielającej osoby z problemami psychicznymi od osób bez problemów psychicznych. To są tacy sami ludzie jak my, tak samo jesteśmy w stanie z nimi rozmawiać, powinniśmy w ten sam sposób z nimi rozmawiać, powinniśmy starać się znaleźć dla nich takie zrozumienie, jakie znaleźlibyśmy dla każdego innego i tutaj nie bać się tego. Mam wrażenie niestety, że myśli samobójcze, że próby samobójcze, że tego rodzaju problemy są w naszym społeczeństwie, nie wiem jak w innych, traktowane trochę jak taki, powiedzmy, zabobon XXI wieku. To znaczy kiedyś ktoś się zachowywał dziwnie, jakoś nietypowo, to się mówiło, że jest opętany przez złe duchy, że trzeba wezwać szamana, żeby swoją magią te złe duchy wypędził. Trochę później się mówiło, jak ktoś nie pasował, zachowywał się inaczej, że jest opętany przez diabła, przez demony i trzeba zwołać księdza, żeby swoją mocą modlitwy te demony wypędził. Dzisiaj mam wrażenie, że trochę tak się traktuje myśli samobójcze, że jeżeli ktoś ma tego rodzaju problem, to woła się znowu szamana XXI wieku, jak tak się traktuje niestety czasami psychiatrę, żeby użył swoich czarów, żeby tego bliskiego naprawić. Natomiast to nie jest tak. Lekarz nie jest mechanikiem, a problematyka samobójstw nie jest złym duchem, który opętuje człowieka, tylko jest bardzo złożonym, bardzo takim kompleksowym problemem, do którego trzeba podejść maksymalnie ze zrozumieniem, z empatią, z różnych stron, nie bać się rozmawiać na takie tematy i nie bać się też szukać pomocy, jeżeli trzeba. W każdej chwili chciałbym tutaj wszystkim dać do zrozumienia, jeśli ktoś czuje się, że nie radzi sobie z życiem, niekoniecznie nawet ma myśli samobójcze, jeżeli ma myśli samobójcze, to szczególnie, ale jeżeli czuje, że sobie nie radzi, w każdej chwili może zadzwonić po pogotowie albo zgłosić się do najbliższego szpitala psychiatrycznego. W szpitalach psychiatrycznych są dyżury, zostanie skonsultowany i albo przyjęty na oddział, albo skierowany do dalszego leczenia ambulatoryjnego w ramach, w zależności od potrzeb. Bardzo dziękuję. I na koniec zostawiłam temat chyba najtrudniejszy, szczególnie dla mnie najtrudniejszy, jako dla matki nastolatki. Czy chwilę możemy porozmawiać o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży, szczególnie w kontekście ostatniego półtora roku? Jakie są te czynniki ryzyka, jak to teraz wygląda? Tak, to jest taki bardzo w tym momencie gorący temat z racji na to, co już tutaj było mówione na tej scenie dzisiaj, że braki kadrowe w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych, czy w ogóle w psychiatrii dorosłych są dramatyczne, bo tak jak tutaj było wcześniej wspominane, że niejednokrotnie spotyka się, że jest na przykład dwóch lekarzy na dyżurze na 100, 200, 300 pacjentów, to ja bym chciał tutaj niestety wprowadzić poprawkę. Jest jeden lekarz psychiatra na dyżurze na tych 100, 200, 300 pacjentów często. Dwóch lekarzy to jest już, można powiedzieć, luksus, na który sobie pozwalają większe ośrodki, natomiast niestety psychiatria na peryferiach i to na peryferiach mam na myśli, mówiąc o
miejscach odległych o 50-60 kilometrów od dużych miast, no wygląda tak, że często na dyżurze jest jedna osoba. Natomiast psychiatria dzieci i młodzieży wygląda jeszcze gorzej, bo zazwyczaj na tym dyżurze osoba, która jest na tym dyżurze, nie jest psychiatrą dzieci i młodzieży. I dobrze jest, jeżeli ta osoba jest psychiatrą dorosłych. I dlatego ja między innymi dyżuruję też na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży. Głównie z powodu tego, że nie ma po prostu tylu psychiatrów dzieci i młodzieży, żeby te dyżury obstawić. Często się zdarza, że na oddziałach dziecięcych na dyżurze jest osoba, która w ogóle nic wspólnego z psychiatrią nie ma. Na przykład jest chirurgiem, jest internistą i tutaj no nie po to ktoś jest, robi specjalizację z chirurgii, prawda, żeby dyżurować na oddziale psychiatrycznym, ale niestety realia są takie, że często to się dzieje. I jest to o tyle ważne, żeby to były jednak osoby, które są zorientowane w temacie, że psychiatria dzieci i młodzieży jest troszeczkę inna niż psychiatria dorosłych. To znaczy więcej tutaj mamy do czynienia z problemami natury osobowościowej, z zaburzeniami zachowania, z problemami rodzinnymi, problemami szkolnymi, niż rozpoznaniami takimi stricte psychiatrycznymi, jak właśnie choroba dwubiegunowa, jak schizofrenia. Natomiast trzeba pamiętać, że takie rozpoznania też się zdarzają. Dzieci też chorują na depresję, dzieci też chorują na chorobę dwubiegunową, dzieci też chorują na schizofrenię. To wszystko, tym wszystkim musi zajmować się psychiatria dzieci i młodzieży. Dochodzi tutaj jeszcze problematyka właśnie związana z odmiennością funkcjonowania dzieci i nastolatków. Jednak duża część problemów psychicznych dzieci i nastolatków wynika z problemów rodzinnych. I to też jest pewnego rodzaju specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży, że pacjentem psychiatry dziecięcego jest tak naprawdę cała rodzina. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że przede wszystkim są to relacje z rodzicami. 30% dotyczy problemów, które zgłaszali w opracowaniu, które czytałem, pacjenci, dotyczy tylko problemów szkolnych, więc jest to stosunkowo mało. Natomiast główne tutaj problemy, jakie były zgłaszane, to jest odrzucenie emocjonalne przez rodziców. To jest przede wszystkim pierwszy temat, jaki był w ogóle zgłaszany. I mam tutaj na myśli nie tylko takie odrzucenie, które jakby jest świadome ze strony rodzica, gdzie rodzic świadomie odrzuca swoje dziecko. Najczęściej jest to sytuacja, kiedy rodzic nie jest świadomy, że jego dziecko czuje się odrzucone. Dlatego tutaj ważna jest ta interwencja profesjonalna, interwencja w granicach całej rodziny, żeby przyjrzeć się temu, co w tej rodzinie działa, co w tej rodzinie nie działa i jak można to zmienić. Drugim takim społecznym, można powiedzieć, czynnikiem, które dzieci z myślami samobójczymi, dzieci nastolatkowie, tu bardziej nastolatkowie z myślami samobójczymi zgłaszają, są problemy w związkach. I tutaj też trzeba pamiętać, że związki osób nastoletnich są, mimo że w większości one nie rozwiną się w związek na całe życie, są niesamowicie ważne. To są miejsca, gdzie młody człowiek po raz pierwszy może uczyć się żyć w relacji takiej romantycznej, partnerskiej, gdzie młody człowiek tak naprawdę zaczyna swoje funkcjonowanie jako osoba dorosła, więc nie powinien dziwić fakt, że problemy takie jak rozstanie właśnie z partnerem nastoletniego pacjenta, czy zdrada przez partnera nastoletniego pacjenta, no tutaj życie seksualne nastolatków jest w Polsce bardzo dużym tematem tabu, natomiast jeżeli nie będziemy o nim mówić, to nie będzie znaczyło, że ono przestanie istnieć. Wszystkie tego rodzaju problemy, też jeżeli już zahaczam o życie seksualne nastolatków, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, to są też problemy, które niestety w Polsce
no nie radzimy sobie z nimi, a są często przyczyną myśli samobójczych ze strony osób bardzo młodych. Bardzo dziękuję. Myślę, że udało nam się tutaj przybliżyć temat psychiatrii w Polsce. Rozmawialiśmy też o tym, co możemy zrobić jako bliscy. Panie Adamie, wiemy, że jest źle, ale co w takim razie, bo chcemy też konkretów, oczekujemy konkretów, więc chcemy też konkretów. Co mogą zrobić politycy w Pana ocenie? Jakie są te kierunki zmian, na czym się skupić? To bardzo bym prosiła tak słowem podsumowania. Tak, jest bardzo dużo rzeczy, które tak naprawdę trzeba zrobić, które tak naprawdę musimy zrobić, bo to już nie jest czas na mówienie, że coś trzeba zrobić. Pewne rzeczy po prostu musimy zrobić. O ile polska ochrona zdrowia w miarę dobrze radzi sobie z ratowaniem życia, to znaczy jeżeli ktoś zostanie właśnie podejmie próbę samobójczą, zostanie odratowany, to trafia zwykle później do szpitala psychiatrycznego, jesteśmy w stanie w miarę dobrze wyrównać jego stan psychiczny, tak to, co się z nim później dzieje, to jest tak naprawdę dramat. Dostęp do psychoterapeuty, a bardzo często osoby po takim kryzysie samobójczym potrzebują psychoterapii, w mniejszych miejscowościach to jest fikcja. W większych miejscowościach to jest oczekiwanie rzędu kilku miesięcy zwykle. Dostęp do specjalisty, psychiatry jest z tym trochę lepiej, natomiast to wciąż jest ogromny problem. Dostęp do specjalisty dzieci i młodzieży nie istnieje najbardziej z tego wszystkiego, co powiedziałem. Specjaliści, psychiatry dzieci i młodzieży to są ludzie, którzy... No, ktoś kiedyś widział, ale nie ma dowodów na to, że istnieją. Dlatego też no, pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić politycy, jest poprawa sytuacji kadrowej. I tutaj nie mówimy o otwieraniu nowych kierunków studiów czy nowych uczelni medycznych po to, żeby wykształcili się ludzie, którzy nie będą mieli możliwości zrobienia specjalizacji, bo prawda jest niestety taka, że miejsc specjalizacyjnych w tym roku jest mniej niż było w poprzednim, a absolwentów studiów jest więcej. To nie jest sztuka, żeby wykształcić osoby w Polsce, które wyjadą za granicę albo zmienią zawód. Sztuką jest, żeby osoby, które już zostały wykształcone, które już zainwestowały tutaj w polską, sobą w polską ochronę zdrowia, chciały tu pracować i tutaj nie ma miejsca na opowiadanie bajek, jak to kiedyś będzie lepiej, jak to w 2027 roku. W 2027 roku to jest 6 lat. To nie wiadomo, jak w ogóle świat będzie wyglądał za 6 lat przy tym tempie zmian, jakie mamy. A obiecywane jest nam 7% na zdrowie PKB w 2027 roku. To jest propozycja, która nie ma znamion bycia propozycją poważną, a nie propozycje, które my tutaj stawiamy. Dlatego przede wszystkim podstawą jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze zwiększenie pensji pracowników, żeby oni byli w stanie pracować w sensownej jakości, bo trzeba pamiętać, że praca lekarza kosztuje. Nie tylko dlatego, że lekarzowi trzeba zapłacić, ale też dlatego, że lekarzowi trzeba stworzyć warunki do pracy i lekarzowi trzeba stworzyć możliwość dalszego kształcenia. Praca psychoterapeuty kosztuje. Praca psychoterapeuty kosztuje astronomiczne pieniądze, gdyż samo szkolenie psychoterapeuty to jest koszt rzędu 40, 50, 60 tysięcy złotych w zależności od tego, gdzie tam się ten psychoterapeuta szkoli i ciągły koszt superwizji, która też no, kosztuje niemałe pieniądze, a psychoterapeuta, który chce wykonywać swoją pracę dobrze, powinien być pod stałą superwizją. W związku z tym, żeby w ogóle psychoterapeucie opłaciło się inwestować w siebie i w psychoterapię, no to wynagrodzenie musi być adekwatne. I to jest jedna rzecz.
Natomiast drugą rzeczą jest to, że w całym tym koszyku, że tak powiem, pieniędzy na ochronę zdrowia, tylko 3% pieniędzy na ochronę zdrowia przeznaczany jest w tym momencie na psychiatrię. 3% pieniędzy z kwoty, która wynosi 5% PKB, czyli w ogóle wyjściowo ta kwota jest totalnie zbyt niska, a jeżeli mówimy o wydatkach na psychiatrię, to one powinny być tak ze 2 razy większe w kontekście wydatków na całą ochronę zdrowia, żeby to jakoś działało. I to są najważniejsze rzeczy, które kosztują i niestety mamy tego świadomość i rządzący też muszą mieć tego świadomość. Mamy świadomość, że mówimy tutaj o samobójstwach, które występują, tak jak mówiłem wcześniej, na przykład w 20% przypadków choroby afektywnej dwubiegunowej. Więc mamy chorobę, która jest w 20% śmiertelna. To jest bardzo duży wskaźnik śmiertelności. Choroba, której śmiertelność wynosi 20%, to jest już coś, czym się trzeba naprawdę, nad czym się trzeba naprawdę poważnie pochylić. Jeżeli rządzący będą nam odpowiadać, że nie ma na to pieniędzy, no to przepraszam bardzo, no targują się państwo o ludzkie życie i to jest niedopuszczalne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy tych pieniędzy jest obiektywnie za mało. WHO wylicza, że co najmniej 6,6% na ochronę zdrowia jest potrzebne, żeby ta ochrona zdrowia działała. U nas mamy około 5% z mglistymi obietnicami, że kiedyś będzie więcej. No jest to sytuacja niedopuszczalna, przez którą ludzie w Polsce umierają. Panie Adamie, serdecznie dziękuję. Pan Adam zostanie z nami jeszcze przez chwilę, więc serdecznie zapraszam wszystkich pacjentów do zadawania pytań już kuluarowo, media do zadawania również pytań. Zachęcam. Bardzo panie Adamie dziękuję. Dziękuję również i tak jak tutaj było wspomniane, no jeżeli ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać jeszcze przez jakiś czas, to jestem dostępny. Natomiast ja zapraszam państwa na godzinę 12:30, gdzie będziemy kontynuować wątek samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Więc chwila przerwy i wracamy o 12:30 na scenę. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję za uwagę, do widzenia.